Cześć! W dzisiejszej Ewangelii jest taka niesamowita scena, która dzisiaj bardzo poruszyła moje serce. Jezus mówi, idź za mną, a on idzie. Mateusz idzie za Jezusem. Dlaczego ona jest taka zadziwiająca? Bo Mateusz miał bardzo dobrą fuchę, miał świetną pracę. Zarabiał dużo więcej niż ludzie dookoła niego. Mógł sobie pozwolić na dobre jedzenie, na dobre życie, na to, co byśmy komfort. Po prostu żyje w komforcie. A jednak wydaje mi się, że nie uszło mu uwagi spojrzenia, jakie łowi każdego dnia, kiedy zdaje sobie sprawę, że on kolaboruje z Rzymianami. On żyje na koszt społeczeństwa, z którego się wywodzi. On żyje na jego koszt. Jego standard życia przewyższający to, że ten, który ma większość jego pobratymców, no jest po prostu dużo wyższy. To, co zarabiał sobie, bo taki był system pobierania podatków, był taki, że zarabiał, a inni nie mogli sobie ledwo na to pozwolić, żeby zapłacić te podatki. No ale na tym polegało, żeby po prostu to, gdzie mógł zarobić, to była na tej różnicy, którą wynikała z tego, co płacił Rzymianom, a co dostawał od innych, od tego, co zebrał z podatków. Więc tym więcej mógł sobie pozwolić na lepsze życie, im więcej zabrał od innych ludzi. No właśnie, więc to mogło jego drążyć, serce drążyć i może czuł, że się pogrąża, ale jak z tego wyjść? Nie dam rady sam. I wydaje mi się, że jak człowiek tonący, ja kiedyś tonęłam, to czeka, aż w końcu jakaś ręka się do niego, nie wiem, no jakaś możliwość zaczepienia się znajdzie. Jakiś obiekt, na którym mogę się uwiesić. Tutaj wydaje mi się, że to tak jakby czekał na wyciągniętą do siebie rękę. Ale taką rękę, na której naprawdę mogę się złapać, a nie taką, no tak, wyciągnę, ale właściwie to ona nie jest gotowa do tego, żebym się złapała. I pojawił się we mnie jeszcze jakiś inny obraz. Obraz Sykstyńskiej kapeli, na którym jest Bóg i człowiek, Adam. I Bóg wyciąga rękę do człowieka i tak samo Adam wyciąga ją. Adam się chce złapać pewnie tej ręki, a Bóg wyciąga rękę jako ja zawsze mam dla ciebie rękę otwartą. Adamie, człowieku, ty, który słuchasz i każda z nas i każdy z nas. I ja ciebie z każdej toni, z każdej przepaści wyłowię. Tylko wystarczy, że się złapiesz tej ręki. I tu właśnie w tym idź za mną. On słyszał właśnie tą rękę. Zobaczył tą rękę wyciągniętą. Złap się jej. Więc się złapał i poszedł. I dlatego wydaje mi się, że ta Ewangelia jest takim zaproszeniem, żebyśmy się tej ręki, która się do nas jest wyciągnięta, po prostu złapali. Takie jest moje rozumienie. Bacie się ze mną, bardzo mnie to ciekawi. Co ty myślisz na temat Ewangelii? Tego komentarza. Cześć.